Balans w World of Tanks to jeden wielki żart, a prawda jest taka, że może być jeszcze gorzej. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem mam dla was bitwę na Chieftainie, czołgu, który psuje rozgrywkę, a jednak z jakiegoś powodu pozostaje w grze bez zmian od wielu, wielu lat. Nie będzie to jednak zwykła bitwa tym pojazdem, lecz najlepsza w historii pod kątem uszkodzeń właśnie na mapie Perłowa Rzeka została rozegrana dzisiaj w godzinach nocnych, ale spokojnie, nie będzie tutaj żadnej ustawki. Ja jednak przez większą jej część postaram się omówić niebezpieczeństwa, które czają się na nas tuż za rogiem, ponieważ zbliża się aktualizacja 1.21, która może sprawić, że z tym balansem będzie po prostu jeszcze gorzej. O co chodzi? Na początek może powiem, że w tym momencie w grze mamy wiele problemów z balansem. Mamy problem przez matchmaker, który nie działa tak jak powinien i od wielu lat znów jest nieruszany, nienaprawiany. Wiemy o tym, że jest problem z tym, że na przykład w jednej drużynie są czołgi specjalne, w drugiej przeciętne czołgi drzewkowe. Jaki jest wynik? Każdy dobrze wie. Mamy problem z premkami. Potężne na 8 tierze. Jedna drużyna dostaje bezety, druga dostaje patrioty, liberteki. Jak to może być dobrze? Do tego wiadomo jeszcze problem z całym balansem na dyszkach. Też jedne dychy beznadziejne, jedne lepsze. To się częściowo naprawia, ponieważ wiadomo, że ostatnia aktualizacja 1.20 lekko tą sytuację skorygowała, ale wiadomo, że czołgi specjalne wciąż pozostają w grze lepsze. Nawet ostatnia sytuacja z dodaniem w warsztacie Liona i osobie nie Progetto, prawda? No jak może być dobrze, kiedy takie rzeczy się po prostu dzieją, a nie mówię już nawet o samym Chiefie i Erri, bo to jest oczywiste, że te czołgi już dawno powinny zostać zmiecione z planszy w takiej postaci, w jakiej są. Powinny być dużo słabsze i tutaj już bez patrzenia na to, że ktoś je ma, to nie są czołgi, za które gracze zapłacili, więc no powinno się jednak przede wszystkim stawiać dobro gry na pierwszym miejscu. Takie jest moje zdanie. Mimo, że te czołgi posiadam, prawda? To uważam, że jednak dobro gry jest w tej sytuacji ważniejsze. Ale moi drodzy, to nie jedyne problemy, jakie się szykują, ponieważ okazuje się, że na przykład taki pomysł jak WOT Plus tworzy kolejne niebezpieczeństwa związane z balansem. Ponieważ jedna z korzyści WOT Plus to, jak już może wiecie, możliwość darmowego przenoszenia na przykład fioletowego wzmocnienia, na przykład fioletowego dosyłacza, stabilizatora, ogólnie fioletowe wyposażenie. Wiemy o tym, że to wyposażenie jest w grze najlepsze. Teraz, aby je założyć, trzeba zapłacić obligacje, aby je zdemontować, też trzeba zapłacić obligacje. I to w pewien sposób to wszystko równoważy, bo gracz dwa razy pomyśli, czy chce założyć sobie fioletowy dosyłacz na Erri czy na Chieftaina, a może założy sobie po prostu na jakąś premkę, którą bardzo dużo gra. Teraz nie będzie miał tego po prostu dylematu. Będzie za każdym razem w stanie założyć sobie, czym by nie zagrał, fioletowy dosyłacz, fioletową wentę, fioletowe HP i będzie miał wszystko co najlepsze na każdym czołgu, którym gra. Jeśli założymy, że gra jedną bitwę i potem sobie czeka do końca. A jeśli nie chce czekać, to wiadomo, może kupić sobie dwa fioletowe dosyłacze, może mieć dwa razy fioletowe HP i już może grać dwoma czołgami non-stop i się niczym nie przejmować. Także to będzie kolejny problem. Gracz, który zapłaci, będzie w stanie grać na wszystkim z fioletowym wyposażeniem. Gracz, który nie zapłaci, będzie musiał się pogodzić z tym, że będzie miał fioletowe rzeczy na jednym czołgu, na dwóch. Ja, osoba, która gra w tą grę, wiecie ile? Dużo. Mam fioletowe rzeczy na paru pojazdach. Z czterech? I to może nawet nie w całości? To teraz ja już tego problemu nie będę miał. Założymy, że kupuję scenariusz. Zakładamy scenariusz, że kupuję WOT Plus. Będę mógł mieć na każdym czołgu, który zagram, fioletowe rzeczy. I to sprawi, że będę miał lepsze parametry. I gracz, który nie płaci, będzie po prostu miał trudniej. Będzie słabiej miał. Będzie sobie gorzej radził. Także to WOT Plus tworzy na pewno spore niebezpieczeństwo. I no raczej to wejdzie w takiej wersji, w takiej formie, więc możemy powiedzieć, że to już tak naprawdę jest w grze. Więc no trochę słabo. Ale to nie jedyne niebezpieczeństwo, ponieważ mamy jeszcze załogę. To nie jest co prawda załoga 2.0. Pamiętajmy, że załoga 2.0 miała jeszcze wiele innych rzeczy. Wargaming to rozbija sobie na takie części. I jedną z tych pierwszych części załogi, zmian w załodze, mają być zmiany w perkach, prawda? I ta załoga również tworzy niebezpieczeństwa. Jakie? Otóż nowe perki są, krótko mówiąc, mocarne. Są przegięte. Jeśli popatrzymy sobie na nie, one, moi drodzy, robią rzeczy, które są niepojęte. I jeśli ktoś będzie w stanie grać bardzo dużo, prawda,
to będzie miał czołgi zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Gracze z kilkuperkową załogą, powiedzmy 6-7-perkową załogą, zdecydowanie odskoczą tym słabszym, którzy mają 3 perki, a jeśli ktoś już ma w ogóle 8 perków, 9 perków, to już w ogóle będzie teraz gigantyczna różnica względem gracza z 3 perkami. Teraz obecnie w WoCie na szczęście tak źle nie jest. Można powiedzieć, że dzisiaj w WoCie, dzisiaj jeszcze na, wiadomo, serwerze europejskim, jak masz 3-4 perki, to jest okej. Okay. To już powiedzmy, że niewiele się będzie różniło od tego, jak ktoś ma 7. Wiadomo, że jakieś tam drobne różnice są, ale minimalne. Jednak po wprowadzeniu zmian w załodze z serwera testowego, gracz z załogą 7-perkową bardzo, bardzo mocno ci odskoczy. Dlaczego tak się dzieje? Ano, moi drodzy, dlatego, że perki na przykład teraz będą sprawiać, że macie większą moc na tonę, że macie większą prędkość maksymalną do przodu, do tyłu, że macie, moi drodzy, na przykład jeszcze większe szanse na to, że komuś uszkodzicie jakiś moduł, albo macie perk, który przyspieszy wam regenerację materiałów eksploatacyjnych. Gracz, który ma 3 perki, da sobie naprawkę, da sobie braterstwo i może jeden z tych perków, a gracz, który jest już bardzo doświadczony, który gra bardzo dużo w tą grę, szybko odskoczy, bo zamontuje sobie te wszystkie perki, które go przyspieszą, przyspieszą przeładowanie, poprawią celność i on już będzie miał czołg turbo doładowany. Więc powstają nowe problemy. Na linii gracze płacący i niepłacący, gracze aktywni bardzo i gracze, którzy grają nieregularnie. Oni będą w bardzo kiepskim położeniu, no chyba że będą wydawać kasę na po prostu wydarzenia, które poprawią załogę, bo często są na przykład w sklepie jakieś eventy, że możesz sobie kupić podręczniki i przez to, wiadomo, to sobie jakoś tam zregenerujesz. Ale jeśli nie będziesz płacił i grasz dość rzadko, będziesz dużo słabszy w tą grę. Dużo. Także to wszystko smuci, prawda? To nie są dobre wiadomości dla graczy WoTa. I oczywiście, jeśli ktoś, zakładamy scenariusz, że jest aktywny i płaci w World of Tanks, to będzie miał lepiej. To będzie pewnie też miał lepsze wyniki. I tutaj nie mówię już tylko o WN8, ale też sama frajda z gry będzie pewnie większa, bo będzie czuł satysfakcję, że innych pokonuje. Ale czy tak to wszystko powinno wyglądać? Czy w tym kierunku powinniśmy iść? No to już ja nie wiem, raczej nie. Wydaje mi się, że raczej to nie jest wszystko słuszne. Także uznałem, że muszę się wam troszeczkę wypłakać, muszę wam powiedzieć o tym, co się czai na nas tuż za rogiem i pamiętajcie o tym, że wy jako społeczność oczywiście możecie wyrażać swoje zdanie i do tego gorąco zachęcam, bo kto wie, może uda nam się, może nie tyle co zbojkotować te zmiany, co chociaż wstrzymać jeszcze część z nich, żeby Wargaming po prostu zastanowił się dwa razy, czy w tym kierunku powinniśmy iść. Nie mówię, że to nie wejdzie, no bo nie mam takich mocy, prawda? Ja nie pracuję w tej firmie Wargaming, nie mam takich możliwości, ale kto wie, może stanowcze zdanie społeczności będzie w stanie tutaj coś zdziałać. I teraz skupmy się już na tej potyczce. Bohater ma na liczniku prawie 12 tysięcy uszkodzeń, ma 3 wrogów do pokonania, jest to Leopard, jest to Grill, jest to T-92, ale problem jest taki, że Leopard jest w kapie. Jest za górką i jego zdjęcie jest praktycznie niemożliwe. Na szczęście on zjechał z kapa i to daje nam szansę teraz troszeczkę się schować, bo Arta w tym miejscu, w którym jest lodówka, ma przestrzał. Przekonałem się o tym kiedyś robiąc wyciąg, więc wiem, o czym mówię. I bohater patrzy teraz w plecy. To jest całkiem dobre rozwiązanie, że lodówka skupia się na jednej flance, a my na drugiej. W ten sposób nie będziemy zaskoczeni. Jeśli rywale wyjadą, to na pewno ktoś oberwie. Bohater planuje ustawić się za wrakiem Mausa. To jest całkiem rozsądne, bo tutaj ten wrak jest ogromny, daje nam sporą przewagę. Pozwala zrobić sobie scrapa i jeśli ten Green na przykład wyjedzie, albo nawet ten Leopard wyjedzie, to wydaje mi się, że będzie tutaj w nieciekawym położeniu. Wyjeżdża Grill, dostaje potężnie za 452, trafia nas w gąsienicę, co oznacza, że bohater chce oddać mu jeszcze jeden strzał, bo wie, że on po prostu dłużej ładuje. Mierzymy, szukaliśmy gąski, weszło niestety bez gąski, ale z damage'em za 438. Na liczniku prawie 13 koła. I tutaj, gdzie stoimy, za chwilę Arta może mieć bicie. Leopard
prawdopodobnie wjechał w kapa. Tak mi się wydaje, że to leopard raczej nie arta. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Możemy, moi drodzy, podjechać do tego rogu, prawda, w to miejsce i zrobić znowu sobie skrapa na grilla. Tylko pamiętajmy, że znów arta może mieć tutaj przestrzał. Podjeżdżamy, bohater tak wieżyczką lekko próbuje spotować róg. To jest bardzo przytomne zagranie. Tak można powiedzieć, że działem, prawda? I teraz trafiamy grilla. On fatalnie pudłuje, ale pada nam na lodówka. Czyli wiemy, że leopard jest na 100% w kapie, tak jak sądziliśmy. Wiemy o tym, że już nikt inny bazy nie zbije. Teraz szukaliśmy gąski na grilla, udało się go strakować. Jest na strzał, mamy mało pocisków. Kończymy chyba grilla, dokładnie. I ruszamy zbijać kapa. Leopard jest wcelowany. Bohater chce go trafić, aby uspokoić sytuację z czasem. Trafia go. Pytanie, co z artą? Czy zaraz tutaj nie strzeli? Bo bicie ma na 1000%. Najważniejsze jednak, że baza jest zdekapowana, więc mamy pewien komfort. Nie musimy się tak śpieszyć. Arta nie trafiła. To jest bardzo ważny moment, ponieważ leopard zjechał też z kapa, co oznacza, że może właśnie chcieć na nas się ulać. Ma więcej życia, ma dobry DPM. Może nas w takiej konfrontacji na skuteczność po prostu pokonać. Próbujemy ustawić się jakoś na wzniesieniu. Może złapać opuszczanie działa i trafić go po wieży, kiedy on nas nie przebije, bo wieży ci w tej na tak łatwo nie ruszy, nawet z Golda. Niestety to, co mnie teraz martwi, to, że Arta już powoli kończy przeładowanie, więc zaraz będzie w stanie oddać kolejny strzał. Ładnie weszło w leoparda. Nie wiem, czy na tym etapie nie chciałbym w niego wjechać i go może skończyć. Arta niestety strzela, trafia nas, moi drodzy, za 265. To był pocisk bez ogłuszenia, więc tyle dobrego. Apteczka wciąż w razie czego jest dostępna, ale teraz ten leopard ma nas na, moi drodzy, już to bardzo ważne. Dwa strzały, teraz jeden. Moi drodzy, rykoszytujemy się od leoparda. To powinno było wejść, nie weszło. Ten leopard jest w bardzo dobrej sytuacji. Wyjeżdża na nas, szukaliśmy strzału w gąskę, próbujemy go jakoś tutaj staranować. Wyjeżdża, mierzy nam w bok i kończy nas. Co oznacza, że bitwa kończy się porażką. 15 tysięcy uszkodzeń na liczniku, ale bitwa przegrana. Leopard nawet pewnie nie był świadomy tego, jaką bitwę nam popsuł kurka wodna. Bohater mógł mieć 16 koła, mógł mieć. I to już w ogóle byłby totalny kosmos. W ogóle zobaczcie, gdzie ten strzał nas przebił, prawda? Tak można powiedzieć, po wieży. No, grubo, grubo. Także z jednej strony chcę powiedzieć, że oglądaliśmy fajną bitwę i super. Ale z drugiej martwię się najbliższymi tygodniami. Aktualizacja 1.21 prawdopodobnie wejdzie na nasz serwer europejski. W jakiej jeszcze wersji dokładnie nie wiem, czy z tymi wszystkimi nowościami nie wiem, ale około 19 kwietnia, bo wtedy ma wejść tryb natarcie, prawdopodobnie wraz z trybem natarcie wejdzie sam patch. Także tutaj daję wam lekki cynk, kiedy to mniej więcej będzie. No ale czy ja te wszystkie nowości chcę? No właśnie, raczej nie. Dajcie, moi drodzy, znać, jak wy to wszystko widzicie i oczywiście zapraszam was do sekcji komentarzy. Do zobaczenia. Pa, pa!